Sasza, gratulacje. Kolejna zawodowa walka wygrana. Jak oceniasz siebie po tej walce? Ja powiem, że nie miałam zamiaru spieszyć się. Wszystko widziałam, czułam się dobrze. Bardzo cieszę się i bardzo dziękuję ludziom, którzy bardzo mocno mnie wspierali, którzy w ciągu 2 miesięcy zakładali rękawice, wychodzili ze mną do ringu, sparowali ze mną. I to ludzie, którzy nie tylko wspierali mnie w ringu, ale jeszcze poza ringiem. A samo chcę przypomnieć, że to było Eurodraschaft, firma Ektakom, Dom Poljaim. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. A jak w takim razie oceniasz przeciwniczkę i czy było coś, czym cię zaskoczyła? Przeciwniczka miałam charakter, była uparta, wytrzymała 6 rund, to jest dobrze. Nie, ja mówię zawsze, że panie w ringu są bardziej chyba zawzięte niż my panowie. Zgodzisz się chyba? Nie, nie zgodzę się. Jest różni panie, jest różni panowie. Okej. Wiesz, tak sobie myślę, czy ty masz jakieś życzenia co do następnej rywalki? Ja chcę powiększyć ilość rund, chcę mocniejszy zawodniczek i chcę najszybszy walczyć o pas. Niech to będzie na początku pas Mistrzostwa Europy. Okej. Okay. A czy gdyby pominąć kwestię wagi, to czy według ciebie do zrealizowania jest walka z Ewą Piątkowską? Ogólnie ja bardzo chcę zmierzyć się z nią siłami, dlatego, bo uważam, że tylko ring może udowodnić i pokazać, kto jest mocniejszy i silniejszy. Dlaczego to nie zrobić? Dlaczego nie zorganizować walki, która będzie interesująca i jak ja nie jestem, powiem, taką doświadczoną w zawodowym boksie, to dlaczego boję się i nie wychodzę ze mną i nie walczę i nie udowodnią mi po prostu, że jestem słabsza? Czy w tym roku jeszcze możemy spodziewać się twojego powrotu, czy raczej gdzieś tam zima, wczesnym rokiem 2017? Ja tak naprawdę teraz po długiej przerwie, po ostatniej walce, mam zamiar jak najszybciej wrócić, dlatego, bo bardzo lubię znajdować się w takiej formie, a tylko wtedy znajduję się, kiedy przez cały czas boksujesz. Dzisiaj odboksowałam, poczułam, że okres 6 rund mogę zwiększyć i chcę jak najszybszym czasie to zrobić. Sasza, jeszcze raz gratuluję i życzę ci powodzenia w dalszych walkach. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję.